Skok Stefczyka ufundował i przekazał wyposażenie placu zabaw ośrodkowi rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczemu Promyk w Milówce. W placówce prowadzona jest rehabilitacja i edukacja dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Dzięki odpowiednio przystosowanemu placu zabaw dzieci mają zapewnione warunki do zabawy i doskonalenia swojej sprawności ruchowej. Uczymy ich tu właśnie takiego bezpiecznego używania tych pomocy, zjeżdżania na huśtawce, zabawy w piaskownicy, aby one też właśnie mogły w swych naturalnych środowiskach umieć współdziałać z rówieśnikami. Po zainstalowaniu placu zabaw pozostała kwestia uporządkowania terenu wokół placyku i zagospodarowania go w taki sposób, żeby dzieci mogły po nim bezpiecznie się poruszać. W tym celu w ramach wolontariatu dyrektorzy i kierownicy regionalni Skok Stefczyka podjęli się zakupu i zasadzenia kilkudziesięciu drzewek. Zadanie to dla niektórych okazało się wyzwaniem, gdyż po raz pierwszy zetknęli się z pracami ogrodniczymi. Pod czujnym okiem przedstawiciela nadleśnictwa szybko wdrożyli się w nowe zadanie. Pomimo jesiennej aury i chłodu panowała gorąca atmosfera pracy. Nikomu nie przeszkadzał deszcz, każdy dawał z siebie tyle, ile mógł. Obsadzenie placu drzewkami sprawiło, że teren wygląda ładnie, a w przyszłości zapewni cień bawiącym się dzieciom. Wśród wolontariuszy znaleźli się wiceprezes Skok Stefczyka Ryszard Czerwonka, pełnomocniczka zarządu Beata Rusiecka-Kozłowska, dyrektorka regionu mazowieckiego Ewa Roszkowska-Kleszcz oraz inni pracownicy Skok Stefczyka. Nad sprawną organizacją akcji czuwali dyrektor regionu południowego Paweł Tylus i kierownik regionalny Tomasz Chojka. Idea przekazania placu zabaw ośrodkowi Promyk oraz akcja wolontariatu pracowników Skok Stefczyka łączą się bezpośrednio z działalnością kasy i misją niesienia pomocy potrzebującym.